Zawsze jest, powiedzmy, emocjonalna dyskusja. Tutaj dziennikarze też mają problem, prawda, reprezentując gazetę lokalną, chcieliby, żeby na gazetach ogólnopolskich pisali o Łodzi ładnie. Natomiast sami, jak piszą o nas i mieście, to piszą negatywnie, bo to się dobrze sprzedaje, prawda? To ma swoją cenę, to jest popyt na złą wiadomość i w podtekście to istnieje, to jest pewien dyktat, prawda, że na dobre rzeczy czasem się pojawia popyt. Jak już jest dobry wizerunek, to się nakręca. O Warszawie mówimy pozytywnie. Są dowcipy, prawda, że ktoś spod Warszawy, z 60 km od Warszawy mieszka, a nawet 100, i go się pytają, skąd jest, a z Warszawy, a gdzie mieszkasz? W Sieradzu. No, jeżeli będzie tak mówione, że ten z Sieradza powie, że jest z Łodzi, to wtedy uwierzymy, że jest pozytywny wizerunek tego miasta i wszystko się tutaj dobrze toczy. Więc ja myślę, że tu kolega nie odpowiedział na właściwe pytanie, które było zadane. Jak docierać do tych mediów centralnych z pozytywną wiadomością? No, jedna odpowiedź była taka, no, to powinniśmy sami zacząć dobrze pisać. No ale tutaj drugi dziennikarz mówi, no jak dobrze pisać, my musimy źle pisać i kontrolować, bo w ten sposób to jest misja mediów. I tak, i tak. I tak, prawda? No więc trzeba tej takiej równowagi i naprawdę mniej emocji, a więcej faktów i starać się, powiedzmy, to miasto jednak tam, gdzie jest pozytywny sukces czy dobre jakieś procesy, naświetlać i pokazywać. W ten sposób temu miastu też możemy pomóc. No ale tu są jeszcze... Bardzo proszę. Jeden pan przewodniczący. O ile państwo pozwolicie, to ja bym chciał zacząć od dwóch uwag. Mija przeszło 90 minuta naszej rozmowy. Każdy wykład akademicki po 90 minutach powinien mieć konkluzję. O ile tej konkluzji nie ma, a ja tej konkluzji na tej sali nie widzę, to albo wykładowca jest kiepski, albo słuchacze są nie na poziomie. I to jest uwaga pierwsza. Uwaga druga. W ostatnim czasie przeczytałem dwa bardzo ciekawe i bardzo prawdziwe, acz z gruntu różne artykuły o Łodzi. Pana Leszka Jarzeskiego w Polityce i pana Michała Matysa w Gazecie Wyborczej. Uważam, że oba te artykuły są znakomite, prawdziwe i tylko można autorom pogratulować. Ale z tych dwóch uwag powinny były niknąć jakieś konkluzje. A tutaj w tych konkluzjach idziemy w zabawy krasnoludków pod kołderką, a to jakieś układy, miasto, uczelni, plany. Dziecinada, przepraszam, dziecinada. Wydaje mi się, że trzeba na tą sprawę spojrzeć historycznie. Może dlatego, że nie jestem z wykształcenia historykiem, ale może nie tylko dlatego. Otóż miasto przeklęte to samo, co ziemia obiecana. Tylko zależy, z której strony się na to patrzy. Natomiast w historii tego miasta widzimy pewną sinusoidę. I na pewno nieszczęściem dla tego miasta była rewolucja bolszewicka, która nas odcięła od rynku. Drugim nieszczęściem była druga wojna, która zamordowała miasto czterech kultów. Potem było wielkie nieszczęście upadku przemysłu włókienniczego i ta rana do dzisiaj gnije. I wreszcie ostatnie nieszczęście, 25 lat wolności pierwszej ekipy czerwonych krętaczy, potem czarnego kretyna. Widzę na tej sali mnóstwo ludzi młodych. Cieszę się, że ta obecna ekipa coś w tym mieście wreszcie zaczyna robić.
A moja sytuacja jest akurat taka jak pana Michała, dla tego, że część rodziny od strony matki to jest Warszawa, a od strony ojca to są cztery pokolenia leżące na ulicy Ogrodowej, czyli też się czuję łodzianinem. I tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ludzie tego miasta utracili azymut. Tu nie ma idei. Tu jest bredzenie, pogadywanie, a z czego się bierze utrata idei? Z utraty nadziei i z przyglądania się na 20%, 20-procentowy margines ludzi wykluczonych. Oni bez nas, z nami będą żyli tak samo. Może im się trzeba im starać się pomóc, ale tu nie o to chodzi. Są symptomy autentycznie groźne. Jeszcze 10 lat temu Uniwersytet Łódzki we wszystkich rankingach znajdował się na 5. miejscu za Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem. W tej chwili oscyluje gdzieś około 10 miejsca w tych współczesnych rankingach. Czyli w przeciągu 10 lat spadliśmy w tych rankingach o 5 miejsc. Nie ma pieniędzy? Może i nie ma. Ale nie wiem, czy w pierwszym szeregu ma iść moneta, czy w pierwszym szeregu ma iść idea. Sądzę jednak, że idea, choć w gruncie rzeczy mam raczej światopogląd materialistyczny. Dziękuję bardzo. Nazywam się Walewski, reprezentuję Łodzian. Moje korzenie mojej rodziny z Łodzi. Tak jak pani Agnieszka i pan z tej samej okolicy Sanocka, Bednarska. Oczywiście, że się zmieniło i ta teza o wójtowskiej jest fajna, atrakcyjna, łatwo się sprzedaje. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o czymś, co pan wielokrotnie tutaj w dyskusji powtarza. Elity. Do elit w tym mieście należą, no jak w każdym, dziennikarze, naukowcy, ludzie wykształceni. Co się okazuje? Elity siedzą w gazetach ogólnokrajowych, siedzą w rozgłośniach ogólnokrajowych. Przepraszam, nie jestem członkiem łódzkiej elity akurat, bo właśnie mój problem polega na tym, że właśnie, jestem łodzianinem, ale właśnie chcę tym powiedzieć, że ci, którzy byli tą elitą i stanowili tą elitę w Łodzi, bardzo szybko jakoś, może ta bliskość Warszawy, te elity jakoś bardzo szybko przeniosły się do Warszawy, bo to łatwiej. Zdecydowanie łatwiej jest być może trochę niżej, ale jednak w Warszawie niż walczyć o to miasto w Łodzi. Chwała panu za ten artykuł, bo to, że dzisiaj jest tyle osób na sali, to jest pana zasługa, bo podobne dyskusje w szóstej dzielnicy gromadzą 15-20 osób, no chyba, że jest Michnik i przyjdą narodowościowcy, to jest troszkę więcej. Ja myślę, że tak jak pan jest w Gazecie Wyborczej w Warszawie, Roma Leszczyńska w Polskim Radiu w Trójce i tak dalej, można by wymieniać dziennikarzy z Łodzi, którzy są w mediach ogólnopolskich, moglibyście chociażby ze względu na pochodzenie z Łodzi zbudować takie lobby, taką elitę, która pomogłaby, ja wiem, że to jest trudne rozmawiać z politykami, ale pomogłaby na przykład panu Rosickiemu, który opracowuje strategię dla miasta, pani prezydent i wszystkim innym, w tym, żeby Łódź zaczęła kojarzyć się z czymś lepszym. Dziękuję bardzo. Ja krótko odpowiem tak.
ja robię co mogę, dlatego że wbrew temu, co w mediach tutaj padło, w zasadzie, proszę sprawdzić, nieustannie promuję Łódź w książce, w filmie, w tekście. Akurat paradoks polega na tym, że raz jeden napisałem ostrą społeczną publicystykę, jeszcze pierwszy raz w życiu publicystykę, bo zajmuję się bardziej reportażem i inną formą po prostu. No i jestem w takiej roli, ale naprawdę, przepraszam bardzo, no, historię łódzkich fabrykantów nieustannie w tej chwili promuję i no, proszę mi wierzyć, że w internecie mam niesamowity odzew. No, młodzi ludzie pytają Schreiblera poznańskiego. To jest fantastyczna w ogóle historia Łodzi. A propos, z czego powinniśmy być dumni? Ja jestem dumny właśnie z tej XIX-wiecznej historii Łodzi, z tego, że to jest miasto dumne, wielkie miasto, które tworzyło historię nie tylko Polski, ale Europy, świata, rewolucję przemysłową i teraz uczestniczy no, niestety w bardzo bolesny sposób w transformacji, ale to też jest coś, co zupełnie na niebywałą skalę. No, także no, robimy co możemy, natomiast no, cóż, no to myślę, że to niestety nasza sitwa w Warszawie to trochę za mało. No, powinni się wszyscy łodzianie wziąć w garść i pójść, jak pan profesor słusznie powiedział, za ideą, której brak. Jeszcze na zakończenie, bo zmierzamy już do końca. Bardzo proszę, panie dyrektorze, jeszcze... Ja mam ten kłopot, że chciałem z państwem porozmawiać o tych rzeczach, które były tutaj podjęte, a jednocześnie poruszyć jakieś parę nowych wątków. Na przykład dla mnie taka rzecz, która mnie zadziwia w Łodzi, o której przez chwilę mówił pan profesor, to kwestia nierozwiązanych kwestii spraw własnościowych w mieście i to, że miasto utrzymuje taką ilość cudzego majątku i wydając na to olbrzymie pieniądze, a nie wydając w związku z tym, nie mając pieniędzy na rzeczy, które są dużo bardziej podstawowe. Tutaj padło pytanie, jak to zrobić, żeby wypromować Łódź. Otóż zacząć ją promować po prostu. I cały problem polega na tym, że Łódź się nie promuje. Budżet tego festiwalu to jest budżet miejski tego festiwalu to jest 800 tysięcy złotych. Festiwal mało istotny, festiwal warszawski, mało istotny festiwal warszawski, Warszawa w budowie, o którym państwo na pewno nie słyszeli, ma 1,5 miliona budżetu. My sobie jakoś dajemy radę, jak widzicie, bardzo się cieszę, że z pomocą państwa i to, w co, jakby to powiedzieć, inwestujemy jako festiwal, to, o czym również mówił pan profesor, czyli w kapitał ludzki. I bardzo nam zależy na tym, żeby stwarzać takie działania, których istotą jest integrowanie ludzi ze sobą. Bo to jest szansa dla Łodzi tak naprawdę i to w moim przekonaniu jest największy problem tego miasta. I z tego problemu się bierze ta przestępczość w środku miasta, między innymi z jakiegoś takiego zatomizowania społecznego. I tego się nie zrobi jakimiś dużymi okrzykami, tylko jakąś dużą, pojedynczą robotą i bardzo dużo jest w Łodzi, żeby było jasne. Bardzo dużo jest w Łodzi takich środowisk i trzeba dać im głos po prostu. Ja mówię tutaj, nie wiem, wszystko jedno, akurat teraz mi przyszło do głowy topografie, które takimi rzeczami się zajmują, wycieczki po mieście, które robi pani Podolska i całe środowisko i tak dalej, i tak dalej. Świetlice środowiskowe. Proszę? Świetlice środowiskowe. Tak, dokładnie. Jest takich rzeczy... Jest takich rzeczy bardzo dużo i one potrzebują po prostu wzmocnienia. I one po prostu potrzebują wzmocnienia. Ale to być może, mam nadzieję, że to będzie temat jakiegoś naszego kolejnego spotkania, bo myślę, że o tym trzeba powiedzieć i o sytuacji tych środowisk właśnie w mieście. No ale pewno nie dzisiaj. Myślę, że jest pewno jeszcze cała masa rzeczy dotyczących tego tematu, o których warto by było mówić. Natomiast pewno też 1,5 godziny minęło. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie i chciałbym, żebyśmy zostawili tę dyskusję otwartą. Żebyśmy nie próbowali jej konkludować, ponieważ to jest debata.
A nie, to nie o to chodzi, żeby tutaj wypracować ideologię. To chodzi o to, żebyście państwo, jako obywatele tego miasta, wyszli z jakąś swoją własną opinią na ten temat. Czy taką, czy inną, wszystko jedno, ale swoją własną. I dziękuję serdecznie państwu za tak liczne przybycie w przyszłym tygodniu, jak mówię, 18 o 18 będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że już w naszej siedzibie o gender. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać równie poważnie jak tutaj. Nie, że nie będzie to, za przeproszeniem, idiotyczne mordobicie, tylko będzie to rozmowa o życiu społecznym. O tym, jakby to powiedzieć, o kształcie życia społecznego znowu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za państwa przybycie. Dziękuję.